zatrważają mnie niektóre nagrobne napisy. Rozumiem, że w emocjach potrafimy powiedzieć słowa, które są pozbawione nadziei, ale co innego grawerować je na pomnikach naszych bliskich. Że co my przyjdziemy na cmentarz, to na nie patrzymy i utwierdzamy się w przekonaniu, że to jest jedyna prawda, że nic się tutaj nie zmieni i na pewno do końca naszego życia tak będziemy do tego podchodzić. Na przykład, jak można napisać na miejscu doczesnego spoczynku takie słowa: w tym grobie mieści się to, co najważniejsze w naszym życiu. Czyli rozumiem, że już nic nie jest ważnego, że aż do śmierci biologicznej będziemy trwać w napięciu, w niechęci do Pana Boga i wszystkich, ponieważ skarb jest tylko tutaj, że już nie można kontynuować naszej relacji ze zmarłym. Albo inne motto: to nie był czas, to nie była pora. Poważnie, za każdym razem będziemy się przekonywali do tego, że Bóg się pomylił i za szybko zabrał bliską nam osobę. A teraz najbardziej przerażający. Odszedłeś tak szybko, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. I wynika z niego, że wiara i nadzieja są wręcz zaprzeczeniem miłości do zmarłego. Jak to musi blokować? Dlatego zawalczmy z takim podejściem i szukajmy słów, które ożywią naszą nadzieję. Zajrzyjmy na początek do Księgi Mądrości Seracha. Jest ona bardzo życiowa. W 36 rozdziale czytamy takie słowa: płacz gorzko i z przejęciem, uderzaj się w piersi, zarządź żałobę odpowiednio do jego godności. Dzień jeden lub dwa, dla uniknięcia potwarzy, potem już daj się pocieszyć w smutku. Cóż za sensowny tekst. Płacz jest bardzo potrzebny, ba, wręcz jest konieczny, ale nie może być przedłużany w nieskończoność. Dlatego, że ta osoba w pewnym momencie zaczyna żyć w nierealnym świecie. Zaczyna się odcinać od tego wszystkiego, co jest tutaj. Dlatego po raz kolejny się sprawdza tutaj powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich ilościach, z umiarem. Syrach przytacza ponadto bardzo cenną uwagę. Obojętnie, czy będzie żył 10, 100 czy 1000 lat, w Szeolu nie poczytuje się za złe długości Twojego życia. Trafione w punkt. To, że ktoś żyłby dłużej, nie oznacza, że jego życie wieczne byłoby bardziej szczęśliwe. I wiem, że może to, co teraz powiem, będzie banalne, bo związane z wytartym frazesem, ale każdy ma swój czas. Każda sekunda, godzina, dzień jest darem od Pana Boga, aby nawiązywać z Nim relacje. Jak my z tego skorzystamy? Już zależy to od nas i od tego, kto jest właśnie tym naszym bliskim zmarłym. Zamiast zamartwiać się różnymi rzeczami, powinniśmy rozważyć 3 sfery, w które może uderzyć złe i sprawić, że nasza nadzieja zostanie złamana. Pierwsza to strefa uczuć. Osoby, które doświadczyły śmierci osoby bliskiej, przeżywają bardzo różnorodną paletę uczuć. Od rozpaczy, gniewu, obwiniania siebie, aż po takie naprawdę głębokie, negatywne emocje. Płacz pojawia się szczególnie wtedy, kiedy spotykają się z osobami albo z rzeczami, które przypominają im o zmarłym. Co na to poradzić? Ja polecam zdecydowanie Adorację Najświętszego Sakramentu. Adorację rozumianą prawidłową, nie tylko jako wyciągnięcie modlitewników, różańców i różnych form kultu, tylko zatrzymanie się przy Panu Jezusie i wpatrywanie się w Niego i wręcz wylanie całego nurtu moich emocji, które aktualnie przeżywam, po to, żeby On w nie wszedł i je uporządkował. Nie wiem, jak to się dzieje, ale sam tego doświadczam. Często mówię Panu Bogu, kiedy mam wewnętrzne napięcie: Panie Boże, weź ten cały mój bajzel, który mam w głowie, to wszystko, co w nim jest niepoukładane, i weź coś z tym zrób. I rzeczywiście po chwili pojawia się pokój serca. Druga to strefa myśli. Strata bliskiej osoby powoduje nieporządek w naszym postrzeganiu świata. Formułujemy różne definicje, określenia, które zwalają nas z nóg. I do tego oczywiście jeszcze dochodzi praca złego, który to wszystko przekombinowuje. Dlatego jako pomoc w tej materii polecam modlitwę antyretyczną, czyli inaczej walki z myślami albo targowania się z nimi. Ewagrusz z Pontu, jeden z Ojców Pustyni, powiedział, że każdy wierzący powinien być jak odźwierny serca, że staje przed tymi różnymi pokusami i pyta, czy jesteś jedną z naszych myśli, czy raczej nie. I kiedy już zlokalizujemy, które rzeczy są złe, to wtedy musimy je zrównoważyć jakimś słowem z Pisma Świętego. Na przykład, kiedy pojawia się chęć, aby przestać wierzyć w Boga z powodu śmierci bliskiej osoby, to wtedy sobie przypominamy fragment Słowa Bożego: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze, ale będzie żył wiecznie. I tak po kolei, mając różne pokusy, stworzymy sobie cały leksykon myśli, które będą lekarstwem na te różne negatywne przekonania. Trzecia to strefa fizyczna. Smutek potrafi przerodzić się w doświadczenie fizyczne. To znaczy zawroty głowy, nudności, bóle brzucha, jakąś taką niepewność. I to wszystko powinno nas zachęcić do tego, aby przełamać schemat modlitwy. I osoby starsze mają z tym największy problem, dlatego że uważają pewne pozycje za niegodne. A przecież podczas modlitwy powinniśmy się czuć dobrze. Oczywiście nie mówię tutaj o spaniu czy o leżeniu, o takich rzeczach, które by wywoływały jakieś mniejsze skupienie. Ale właśnie te wszystkie wspomniane niedogodności fizyczne powinny nas przekonywać, aby różne części ciała oddawać Panu Bogu. I od razu mi się przypomina popularna piosenka „Chrześcijanin tańczy”, że tańczą jego ręce, jego głowa, jego nogi i wszystko to odbywa się na chwałę Pana.